Dzień dobry, dostałem takie pytanie. Co myślisz o nakrywaniu głów przez kobiety? Bo ja myślę sobie, że nakrywanie głowy przez dodatkowe rzeczy to nie jest biblijna doktryna, skoro włosy są kobiecie dane jako okrycie i tylko ogolona kobieta musiałaby ewentualnie nakryć głowę, a taka, która ma włosy, to ma włosy jako nakrycie. Pierwszy list do Koryntian 11:6, albowiem jeśli się nie nakrywa niewiasta, niechże się też strzyże. A jeśli szpetna rzecz jest niewieście, strzyc się albo golić, niechże się nakrywa. Cytat pochodzi z Gdańskiej Biblii. Jeśli niewiasta nie chce zapuszczać włosów, niech się strzyże, a jeśli szpetna jest rzecz dla niewiasty się strzyc, niech zapuszcza włosy. I 1 Koryntian 11:15, ale niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest jej ku poczciwości, przeto iż jej włosy dane są za przykrycie. Przeto iż włosy są jej dane za przykrycie, to że Paweł napisał, że włosy równa się przykrycie. Albowiem, jeśli się nie nakrywa niewiasta, niechże się też strzyże, a jeśli szpetna jest rzecz niewieście strzyc się albo golić, niechże się nakrywa. Biblia Gdańska, 1 Koryntian 11:6. Dotąd pytanie. Pytanie, jak to pytanie, zawiera parę tutaj wątków. Natomiast główny wątek jest, co myślę o nakrywaniu głów przez kobiety w tym kontekście. No niestety jest to tak absurdalny argument o tym, że skoro to, że włosy są dane jako okrycie, to jest prawda, to kobieta nie powinna mieć nakrytej głowy w czasie modlitwy i prorokowania, jaki zakon mówi, no to wtedy mamy no bardzo, bardzo dziwne wnioski, dlatego przepraszam od razu, ale w tych oparach absurdu również ja się otrę o absurd, więc ta odpowiedź może nie każdemu się spodobać, gdyż będzie mało estetyczna, jest mało estetyczna także dla mnie. Jeśli to twierdzenie, że kobieta posiadająca na głowie włosy nie ma nakrywać głowy w czasie każdej modlitwy i każdego prorokowania miałoby być prawdą, to 1 Koryntian 11:6 nie miałoby sensu. Pismo Święte mówi, jeśli się nie nakrywa niewiasta, niechże się też strzyże. Jeśli się nie nakrywa niewiasta, niechże się też strzyże. Natomiast jeśli włosy miałyby być tym nakryciem, to powinno być, jeśli się nie nakrywa niewiasta, niechże się nie strzyże. Ale tamtego drugiego słowa nie ma. Jest, jeśli się nie nakrywa niewiasta, niechże się też strzyże, a nie niechże się nie strzyże. Ale jest dokładnie odwrotnie. Jeśli się nie nakrywa niewiasta, niechże się także też strzyże. Później apostoł Paweł mówi, że po tym się pozna prawdziwy zbór i odróżni się go od synagogi szatana. W synagodze szatana mężczyźni nakrywają głowę w czasie przemawiania do ludzi i modlitw, a Kościół Boży nie ma takiego zwyczaju. Więc nie jest to taka wolna kwestia wyboru, a dość ważna kwestia. Też ma to się dziać ze względu na aniołów, a nie ze względu na ludzi, więc odpadają wszystkie argumenty dotyczące czy to kultury wśród ludzi, czy też historii, bo aniołowie w ogóle się tym nie kierują. Jeśli się nie nakrywa niewiasta, niechże się też strzyże. Między innymi dlatego nie jestem katolikiem, gdyż kiedy jeszcze się wahałem, czy zostać w tym kościele, zobaczyłem w telewizji w czasie transmisji oficjalnej mszy, to chyba było Urbi et Orbi, oficjalnej mszy z papieżem, że papież w czasie modlitwy ma nakrycie głowy. Specjalnie mu je zakładają na czas modlitwy. To mi otworzyło oczy, że to synagoga szatana. Włosy to jest przykrycie,
ale inne przykrycie niż przykrycie, jakie ma nakładać kobieta w czasie modlitwy lub w czasie prorokowania. Bo jeśli byłoby to to samo przykrycie, to każdy mężczyzna powinien by był chodzić łyso z wydepilowanymi włosami, a nie tylko z krótkimi włosami. Przecież krótkie włosy też byłyby wtedy przykryciem, tyle że krótkim przykryciem. Średnia grubość włosów u zdrowego młodego mężczyzny jest zazwyczaj grubsza niż przeciętna grubość chustki stosowanej przez siostry w czasie modlitwy lub prorokowania. Czym różni się krótka fryzura od na przykład czapki narciarskiej, która przylega do głowy, albo od kominiarki, lub modnej badany, czy czepka kąpielowego? Jeśli zatem włosy miałyby być w jakimkolwiek sensie przykryciem spełniającym wymóg przykrycia głowy lub odkrycia głowy, to równie dobrze, idąc ślady tego absurdalnego pomysłu, potencjalnie przyzwoitym strojem kobiety powinna być jej nagość. Przecież czy może być lepszy strój niż skóra kobiety, którą stworzył Bóg? Przecież skóra kobiety ma pełno włosów na sobie, włoski. Czyż natura nie poucza nas, że skóra pięknie okrywa ciało? Idąc w stronę tego absurdu, niech zwolennicy twierdzenia, że włosy są okryciem, chodzą na golasa do zboru. Oczywiście absurdem jest twierdzić, że mają na golasa chodzić do zboru i absurdem jest twierdzić, że siostra jest nakryta, kiedy ma włosy. Zwłaszcza, że na całej skórze ciała człowieka jest owłosienie. Co prawda u kobiet drobniejsze, ale jest. Tym się właśnie charakteryzuje skóra człowieka, że na całym właśnie obszarze ciała jest owłosienie, może z wyjątkiem pięt, gdzie się wytarło. To czym jest przyzwoity strój? Ubiór, jeśli włosy mają być traktowane jako takie okrycie, to wtedy włosy byłyby wystarczającym okryciem, czyż nie? No oczywiście nie. W żadnym razie włosy nie są tym rodzajem okrycia, które spełniałoby nakaz nakrywania głowy lub ubioru przyzwoitego. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, 12 werset. Mówi tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Nigdzie Biblia nie mówi, że kobieta ma nakrywać głowę chustką. Po prostu ma być nakrycie głowy. Może to być kask motocyklowy, może to być kapelusz słomkowy, może to być chusteczka higieniczna, gdy nie ma nic innego pod ręką. Byłem kiedyś w zborze, gdzie siostry w czasie przerwy obiadowej przygotowywały lunch i nagle jeden z braci chciał się pomodlić i wszystkie siostry wzięły czy to chusteczkę higieniczną, czy też ręką przykryły głowę w czasie tej modlitwy tego brata i było to podziękowanie przed posiłkiem. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Więc może to być chusteczka higieniczna, gdy nie ma nic innego pod ręką. Mogą to być dwie dłonie nałożone na głowę, a nawet jedna dłoń. Ten fragment z Dziejów Apostolskich 19 pokazuje, że w użyciu chrześcijanek były chustki lub przepaski, choć nie jest powiedziane, do czego one były używane. Może nie do nakrycia, nie do nakrywania, ale dzisiaj faktycznie wiele sióstr, które nakrywa głowę, gdyby musiały dotknąć skóry Pawła Apostoła, gdyby był między nami, to użyłyby po prostu chustki lub przepaski, których używają do nakrywania głów. A co do naszego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian 11, to zauważmy, że apostoł Paweł umieścił go w bardzo ciekawym miejscu. Opisuje on wieczerzę pańską, łamanie chleba i picie z kubka, tak jakby dla niego to, co omawia odnośnie okrycia, nakrycia, było równie ważne jak symbol łamania chleba i symbol picia z kubka. Twierdzić, że w takim miejscu biblijnym apostoł Paweł mówiłby o czymś tak banalnym, że kobieta może sobie nosić długie włosy jak lubi długie włosy albo nosić krótkie włosy jak lubi krótkie włosy, byłoby absurdem, niedorzecznością, błędem. Do tego dochodzi jeszcze aspekt taki, że przecież kobieta ma mieć tylko okrycie krótkoterminowo, tylko na czas modlitwy i tylko na czas, gdy przemawia do ludzi w celu napomnienia, pocieszenia i zbudowania.
czyli gdy prorokuje, gdy przemawia poza zborem do ludzi, bo w zborze kobiecie nie wolno przemawiać, jak i zakon mówi. Zatem nie dotyczy to sytuacji w zborze, bo w zborze niewiasta pobożna nigdy nie przemawia do ludzi. Także modli się na głos do Boga poza zborem, a w zborze, tak jak Anna modląca się o Samuela, milcząc się modli, niesłyszalnie, szepcąc lub w sercu się modli, lub w myślach się modli, bo w zborach bożych, jak mówi 14 rozdział 1 listu do Koryntian, nie wolno kobietom otwierać ust w inny sposób niż zakon mówi, czyli tylko jeśli mężczyzna poda pieśń i ona się dołączy do śpiewania, albo gdy mężczyzna coś powie, a ona razem z całym ludem powie amen, tak jak zakon mówi, bo zakon właśnie tylko w tych dwóch przypadkach pozwalał kobiecie mówić w zborze. I tutaj powtórzę ostatnią myśl, ponieważ się dźwięk pojawił jakiś dodatkowy, więc tutaj wyraźnie możemy powiedzieć, że w zborach bożych, jak mówi 14 rozdział 1 listu do Koryntian, nie wolno kobietom otwierać ust w inny sposób niż zakon mówi, czyli tylko jeśli mężczyzna poda pieśń i ona się dołączy do śpiewania, albo gdy mężczyzna coś powie, a ona razem z całym ludem powie amen, tak jak zakon mówi, bo zakon właśnie tylko w tych dwóch przypadkach pozwalał kobiecie mówić w zborze. Odwołuje się tu oczywiście do pierwszego listu do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, który o tym wyraźnie mówi, 14 rozdział, 33 werset pod koniec. We wszystkich zborach świętych niewiasty wasze niech milczą we zborach, albowiem nie pozwolono im, aby mówiły, ale aby poddanymi były, jako i zakon mówi. Więc wyraźnie jest to podkreślone. Więc na pewno modlitwa na głos czy prorokowanie to nie odbywa się w zborze, tylko poza zborem. W zborze kobiety mają mieć nakrytą głowę w czasie, gdy się modlą, ale także jest taka zasada, że skoro włosy są chwałą kobiety, to chwała kobiety powinna być przykryta w czasie zgromadzenia, ale to jest inny temat.